Z tego co mi wiadomo, no to już tam powoli chłopaki zaczynają wracać małymi krokami. To, że przegrali chyba ostatni swój mecz z Lublinem, tak dobrze mówię, to myślę, że na pewno będą chcieli się nam postawić, żeby nie przegrać kolejnego meczu. To, że tak naprawdę też nie wiemy, w jakim składzie wyjdą w 100%, też robi ich niebezpiecznymi, moim zdaniem. No ale myślę, że każdy mecz w Zaksie jest ciężki. Chyba nie było drużyny, która by tam pojechała i wygrała łatwo jakikolwiek mecz. Więc będzie trzeba na pewno pojechać tam w 100% skupieniem, nieważne kto będzie po drugiej stronie, i po prostu zrobić swoje i wrócić do domu jak najprędzej z 3 punktami.